To jest Ekspres Synodalny. Ewa Pietrzak, witam serdecznie i zapraszam. A w studiu nasi goście, redaktor Barbara Sułek-Kowalska, tygodnik Idziemy i współautorka listu Między Synodami. Witam serdecznie. I ksiądz Marcin Bielicki. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zapraszam na materiał z Watykanu. Na miejscu jest nasz specjalny korespondent Mateusz Dzieduszycki. Mateusz Dzieduszycki, witam ponownie z Rzymu. Jest z nami ksiądz biskup Jan Wątroba. Jakie pierwsze wrażenia po słowach Ojca Świętego, które rozpoczęły już na roboczo synod? Ojciec Święty powiedział, że synod to nie jest parlament, gdzie wymagana jest jakaś jednomyślność, czy też decyzja większości o czymkolwiek ma zaważyć, ale że jest to chroniona przestrzeń po to, by mógł Duch Święty przemówić, by jego głos został usłyszany. I zaapelował, to mi się bardzo spodobało, zaapelował do wszystkich ojców synodalnych o apostolską odwagę, o ewangeliczną pokorę i o ufną modlitwę. I te trzy punkty rozwinął w swoim przemówieniu, apelując do uczestników, nie tylko do ojców, także do audytorów, do konsultorów, właśnie o taką postawę odważną, która cechowała apostołów, o pokorę. Pokorze poświęcił dość dużo miejsca, pokorze w wypowiedzi, w postawach, w podejściu do tematu, nad którym pochyla się synod, ale też o ufną modlitwę. Do tej modlitwy, jak to zostało potem przypomniane, wzywał już wtedy, gdy zapowiadał synod i jego dwie części. I ta modlitwa w Kościele jest, a my ją czujemy jako wsparcie dla wszystkich uczestników. To był głos Ojca Świętego. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby też nie wspomniał o miłosierdziu i zakończył to swoje przemówienie apelem o miłosierne spojrzenie na tych, którzy tego miłosierdzia szczególnie potrzebują. Dziękuję serdecznie, oddaję głos do studia. Ojciec Święty przypomniał, synod to nie parlament i szczerze mówiąc te słowa mnie bardzo uspokoiły. No bo też i synod to jest ciało, które, jak usłyszeliśmy przed chwilą, działa poprzez Ducha Świętego, poprzez Jego siłę i łaskę, której Duch Święty udziela. W to wszyscy wierzymy, inaczej nie bylibyśmy chrześcijanami. I do mnie bardzo mocno przemawia właśnie to, że ta rola Ducha Świętego została podkreślona. Bo odnoszę nieodparte wrażenie, że wszyscy liczymy na to, że gdzieś nastąpi jakieś głosowanie, przepchnięcie czegoś zupełnie po ludzku, a tak naprawdę chodzi o to otwarcie serca i otwarcie uszu na to, co chce powiedzieć Pan Bóg przez Ducha Świętego. I to wybrzmiało na starcie. To jest piękne. Biskup Jan Wątroba przypomina i apeluje z Ojcem Świętym tak o ufną modlitwę, o apostolską odwagę i o pokorę. I tak sobie pomyślałam, że ta apostolska odwaga to być może będzie najtrudniejsze wyzwanie tego synodu. No ufna modlitwa myślę, że też jest wielkim wyzwaniem i to dla nas wszystkich. Przypomnę, że od poprzedniego rozdania synodu, tego synodu, który rok temu nazywał się nadzwyczajnym synodem, na Jasnej Górze codziennie w czasie apelu jasnogórskiego prowadzona była przez rodzinę, codziennie inną, właśnie modlitwa o łaskę Ducha Świętego, o mądrość, rozeznanie dla ojców synodalnych. Ale teraz sytuacja jest kulminacyjna. Wezwanie o modlitwę jest skierowane do nas wszystkich. Poprosili nas o to również nasi biskupi i trzeba być wiernym temu wezwaniu. Apelujmy o tę modlitwę do wszystkich naszych słuchaczy i telewizorów. Jak się pięknie składa, że akurat mamy październik, różaniec w dłoni, wielkie narzędzie duchowe i rzeczywiście tutaj w tym momencie jakby razem stanowimy Kościół. Nie tylko ci, którzy w tym momencie reprezentują ten Kościół w tym wymiarze formalnym, ale razem jako wspólnota Kościoła stajemy przed Bogiem i zadajemy Mu pytanie. I w tej modlitwie prosimy o Jego głos. Słyszałam taką piękną anegdotę z czasów Soboru Watykańskiego II i myślę, że moment jest taki, że można ją powtórzyć. Pytali wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, a cóż robi Polska teraz, kiedy jest Sobór? Polska się modli, powiedział prymas Wyszyński i sądzę, że to jest moment, abyśmy to sobie przypomnieli. Trzeba się modlić za synod, za ojców synodalnych, za łaski, które mogą być wylane, które oby nie były zmarnowane. Mhm. Dla mnie osobiście pocieszające jest to, że chyba my to rozumiemy i czujemy w Kościele, bo kiedy wczoraj na zakończenie mszy świętej niedzielnej zwracałem się do wiernych właśnie z tą prośbą o modlitwę,
za synod, za obrady synodalne, to widziałem ich reakcję taką pełną zrozumienia i oczywistości. Oni czuli, że to jest ta ich przestrzeń, że to jest to ich zadanie. Nawet a propos anegdot, w którymś momencie jeden z takich małych chłopców na kolanach taty głośno skomentował, że skoro proszą, to trzeba. Więc ja byłem zmuszony powiedzieć, że zgadzam się z przedmówcą, podejmijmy to zadanie, które przed nami wyrasta. Biskup Jan Wątroba prosi także, częściej promujmy szczęśliwe rodziny. To wystarczy? Tego jest w ogóle bardzo mało. Co to znaczy to wystarczy? Nic dobrze to tak wystarczy nie działa. Do dawania dobrego przykładu. Nic nie wystarczy, nic nie jest tak przekonujące jak przykład innych. Jeżeli będziemy mówili o dobru, pokazywali dobro, rozsiewali dobro, to tylko i tylko w ten sposób będziemy wywoływali to dobro spośród nas, spośród rzeczywistości, spośród ludzi, którzy nas słuchają, wśród których przebywamy. Już od dawna wiadomo, że przekonują przykłady i świadectwa, a nie tony papieru zapisanego. Dlatego ja też jako redaktor tygodnika Idziemy zapisuję papier, ale bardzo się staramy, aby tam było dużo przykładów dobrych, również szczęśliwych rodzin, wśród których obecna jest miłość, zrozumienie, wzajemna pomoc, wzajemna solidarność. To wszystko, bez czego rodzina nie istnieje. Czyli codzienny przykład. Codzienny przykład i troszczenie się o to, abyśmy z płaszczyzny teorii przechodzili do praktyki. Bo mówić możemy piękne rzeczy, ale cóż z tego, jeśli będziemy tylko mówić? Jeśli pokażemy to, o czym mówimy, no to w tym momencie mamy siłę przebicia. Ja bym dodała taką jedną małą zagadeczkę dla wszystkich, żeby sobie odpowiedzieli na pytanie, czy w codziennej modlitwie modlą się za Kościół, księży, pasterzy? Nic więcej nie trzeba. Do rozmowy wrócimy za moment. Teraz ponownie przenosimy się do Watykanu. Wierzę, a właściwie nawet więcej. Wiem na pewno, że pewne rzeczy, o których dziennikarze pytają, się nie wydarzą, że nie wydarzy się w Kościele to, że Kościół ogłosi, że grzech nie jest grzechem, albo że sakramentalność małżeństwa nie jest ważna, albo że małżeństwo może być inne niż prawdziwe małżeństwo między mężczyzną i kobietą, prawda? Takich zmian nie będzie, natomiast na pewno czasy domagają się tego, by objąć troską ludzi bardziej niż kiedykolwiek pogubionych, ale po to, żeby ich wydobyć z grzechu, a nie po to, żeby ten grzech pobłogosławić. Pierwsze spotkanie w auli synodalnej, dla nas to wielkie przeżycie, jako że pierwszy raz w życiu w takim spotkaniu uczestniczymy. Od dziecka byliśmy wychowani w katolickich, porządnych rodzinach. Nigdy nie odchodziliśmy daleko, także nie jesteśmy medialni w tym sensie, że byliśmy na skraju przepaści i potem powróciliśmy, jesteśmy święci, prawda? Nie, stale zmierzamy do tego. Możemy powiedzieć, że jest coraz lepiej w naszym małżeństwie. Teraz przechodzimy nowy etap, bo dzieci nam wychodzą z domu i wreszcie możemy zabrać się za budowanie prawdziwej więzi małżeńskiej, poświęcić temu, przepraszam, więcej czasu niż dotychczas, bo jednak dzieci są absorbujące. Prawda? Wspaniale. W Rzymie zawsze jest wspaniale, a już zwłaszcza na Placu Świętego Piotra. Ja myślę, że tam zupełnie jest inny nawet kolor nieba. Tam wszystko jest inne na Placu Świętego Piotra, ponieważ tam mówią wieki i tam mówi Duch Święty. Wystarczy tylko chcieć go posłuchać. Jacek Pulikowski powiedział, tworzenie więzi małżeńskiej jest podstawowym elementem budowania i cementowania rodziny. O tym także mowa w liście między synodami. Bardzo się cieszę, że mogę o nim powiedzieć. To jest list przygotowywany przez grupę świeckich i księży. Zebraliśmy się do pracy nad tym listem krótko po poprzednim rozdaniu synodu i spotykaliśmy się przez wiele miesięcy po to, aby rozeznać i wśród nas na podstawie również przedstawianych przez naszych kolegów opracowań, znawców problemu, rozeznać, jakie słowo możemy skierować do nie tylko naszych biskupów, którzy są ojcami synodalnymi, ale też za ich pośrednictwem do innych ojców synodalnych. Zależało nam na tym właśnie świeckim i księżom, aby spojrzenie ojców synodu skierowało się na rodzinę taką, jaka ona wciąż na świecie jest. Tę rodzinę, która jest najważniejszą drogą człowieka
Bo jak wielokrotnie mówił święty Jan Paweł II, to właśnie w rodzinie człowiek nie tylko się rodzi, ale dojrzewa i rozwija się, aby czynić sobie ziemię poddaną. Jan Paweł II, można powiedzieć, miał do rodziny stosunek nabożny. Uważał rodzinę za najważniejsze dzieło Pana Boga. Małżeństwo i rodzinę. Dlatego myśmy spróbowali skupić się na kilku zagadnieniach, tak aby poprosić ojców synodu, aby zwrócili uwagę na tę rodzinę, która wciąż jest i ufamy, zawsze będzie tą podstawową drogą rozwoju człowieka. Pomysł, bo nie można mówić o tym dokumencie, jeśli nie powiemy, kto był jego inicjatorami. Inicjatorami był Zespół Teologii Politycznej oraz Katedra Filozofii i Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Skupiliśmy ważne nazwiska, ważne postaci, między innymi była wśród nas Ewa Czaczkowska, Grzegorz Górny, Dariusz Karłowicz, Paweł Milcarek, profesor Zbigniew Stawrowski i znakomici księża Jacek Grzybowski z Seminarium Warszawsko-Praskiego i UKSW, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, Jan Sochoń, Robert Skrzypczak, Franciszek Longchamp de Berryer. Pokazaliśmy, że są wielkie obszary zagadnień, gdzie rodzina w znacznie bardziej intensywnym stopniu niż do tej pory potrzebuje wsparcia Kościoła. Choćby taki prosty problem jak edukacja dzieci. Jesteśmy skłonni, nie tylko my w Polsce, ale również w wielu krajach świata, my katolicy, zakładać szkoły katolickie, ale potrzebujemy wsparcia instytucjonalnego, ponieważ nie jest łatwo wbrew temu, co się mówi. Chcemy walczyć z tym, co proponują nam różne międzynarodowe struktury, ale samym nie jest nam łatwo z zalewem propozycji seksualizujących życie dzieci i młodzieży, z zalewem oferty pokazującej niewierność jako cnotę, potrzebujemy w bardzo dużym stopniu właśnie wsparcia instytucjonalnego Kościoła. Chcemy, żeby Kościół wspierał nas w niezgodzie na pewną propozycję kulturową. Chcemy, żeby Kościół nas wspierał wtedy, kiedy domagamy się zmian w stanowieniu prawa, takich, które będą chroniły rodzinę. I jak podkreślam, nie chodzi tylko o rodzinę w Polsce. Naszym celem była próba uniwersalnego spojrzenia, tak aby był to dokument, który nasi biskupi mogą pokazać biskupom innym. Dlatego przygotowaliśmy ten dokument w 6 językach. Jest on również dostępny na stronach internetowych i mam nadzieję, że będzie on również tematem dyskusji wspólnot grup parafialnych, a nie tylko biskupów na synodzie. Bardzo ważny punkt tej dyskusji. Państwo Pulikowscy, audytorzy synody, powtarzają za Janem Pawłem II. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości księży. W jaki sposób kapłani mogą pokazać się małżonkom wspólną drogę do świętości? Myślę, że bardzo ważne jest to otwarcie na współpracę w ogóle z rodzinami, na pokazywanie roli życia duchowego również w życiu rodziny, że rodzina to jest również ta przestrzeń wychowania, przekazu wiary. My jako księża możemy dać wsparcie, dać pomoc w tym przekazywaniu tego, co jest fundamentem, podstawą naszej wiary chrześcijańskiej, co możemy wyczytać z Pisma Świętego, bo w końcu pogłębione studia teologiczne są jakimś naszym obowiązkiem. My możemy z taką ofertą wychodzić do rodzin, gotowi zawsze służyć pomocą. W materiale Jacek Pulikowski powiedział, nowości podczas tego synodu poświęconego rodzinie nie będzie, ale pamiętajmy o tym, że dla człowieka, który jest w grzechu, jest w kryzysie, pokażemy, że istnieje nadzieja. Dla mnie osobiście ważne jest to, że właśnie pada to zdanie, że nowości nie będzie, że nie szukamy tutaj sensacji i próby odwrócenia tego, co jest treścią Pisma Świętego, co jest treścią Ewangelii, tylko próbujemy odczytać na nowo wartość rodziny samej w sobie, ale jednocześnie wyciągamy rękę do człowieka, to co tutaj padło, do człowieka, który jest w grzechu, ale to nie znaczy, że wyciągając rękę będziemy szukali usprawiedliwienia dla grzechu. Będziemy szukali drogi pomocy wyjścia z grzechu. Mówimy na bardzo wysokim szczeblu ogólnienia, jednak a ja myślę, że tu trzeba pewnych konkretów. Mówimy o miłosierdziu, tak. Mówmy o tej trosce,
która zalęgła się w sercach wielu osób na całym świecie, kiedy w ubiegłym roku na synodzie pojawiła się obawa, że synod będzie mówił nie o rodzinie, ale o rozpadzie rodziny. Deprawacji rodziny, rozkładzie rodziny. Tymczasem rodziny na całym świecie właśnie dlatego potrzebują wsparcia, że chcą pozostać rodzinami. I rodzina ma po prostu to jest dozgonny charakter, o tym też mówił ksiądz arcybiskup Henryk Kozer. Rodzinie, tej prawdziwej rodzinie, tak? I to jest istotne i to jest ważne, a były te obawy i były te głosy i myślę, że jest wiele ludzi są liczących na to. I dlatego... I to jest, myślę, świetna propozycja na kolejny program. Państwo wyrażają nadzieję, ciągle jeszcze przede wszystkim nadzieję, że żadnych zmian, nowości w tym kierunku, w jakim się obawiamy, nie będzie. Ja nie ukrywam, że osobiście poczułem duży pokój serca, jak usłyszałem, kto od nas, kto z Polski pojedzie jako ci konsultorzy. Na początku się nie zgadzali. Tak, ale jakby miałem świadomość, że jedzie ktoś, kto potrafi widzieć rodzinę w sposób czysty, prawdziwy i jednocześnie ewangeliczny. A to jest niesamowicie ważne. Ja za spotkanie. Delegaci z Polski są wychowankami duchowymi Jana Pawła II, papieża. Możemy być o nich spokojni. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Redaktor Barbara Sułek-Kowalska, Tygodnik Idziemy i współautorka listu Między Synodami, ksiądz Marcin Bielicki, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. To był Ekspres Synodalny. Zapraszam już jutro o godzinie 18. A więcej materiałów związanych z synodem poświęconym rodzinie na naszej stronie Salve TV. Do zobaczenia. 2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS-a treści misje na numer 72032.